Jest pani burmistrzem miasta, które leży bardzo blisko jednak dużej aglomeracji. Jakie są wyzwania takiego miasta? No, największym wyzwaniem jest to, że część mieszkańców traktuje nasze miasto tylko jako sypialnię, dojeżdżając i pracując w Poznaniu i tym samym nie czuje się zintegrowana i związana z naszym miastem i musimy robić wszystko, ażeby pokazać im, że można swoje życie oprócz pracy zawodowej skoncentrować u nas i ich zatrzymać u nas. Także to jest nasze wyzwanie na dziś. Jak można to robić, tak w skrócie? Przede wszystkim dostarczając świetną ofertę kulturalną, sportową, stwarzając miejsca, gdzie mogą spędzać czas po południu i wieczorami całe rodziny. Od najmłodszych po również seniorów. No i to nam doskonale wychodzi, bo widzimy, że mamy tą ofertę bardzo bogatą i ludzie są zadowoleni. Właśnie, mówi pani, że to wychodzi. Chciałem porozmawiać, mówiliśmy o wyzwaniach, teraz o sukcesach trochę. Co jest takim, myśli pani, największym sukcesem pani kadencji? Już wspomniałam, że największym sukcesem jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. To ponad 80 milionów złotych. Duża łatwość w pozyskiwaniu tych środków. Umiemy też je świetnie wykorzystać. Także mogliśmy zainwestować w rozbudowę dróg, które u nas są bardzo potrzebne. Mamy ogromne, jeszcze niezaspokojone potrzeby, więc to jest nasze ogromne wyzwanie, ale też sukces, że powoli stan tych dróg poprawiamy. Samorządy mają wyjątkowo trudno w tych czasach. Najpierw była pandemia, teraz zamieszania z wojną, z cenami. Jak samorządy sobie z tym radzą? No, radzą sobie, jeżeli są sprawnie zarządzane i szybko reagują na te wyzwania. No, tak właśnie robimy, czyli widząc, że coś jest już nieuchronne, patrz, węgiel, który musimy nagle sprzedawać, po prostu zaczynamy to robić.